Mija kolejny rok, a jaki on był i czego życzymy sobie w nowym, nadchodzącym 2014 roku? Pytamy się razem w kolejnej sondzie portalu Siewie TV. Czy ten rok był dobrym rokiem? Raczej tak. Bardzo dobry. A dlaczego? No, wiodło się ładnie, wszystko, wydawało się, praca jest, zachowana praca, także... Wszystko było dobrej myśli i wszystko się układało w dobrej myśli. Dziękuję bardzo. A czego pan sobie życzy na ten rok? Żeby był jeszcze lepszy ten rok. Dla mnie był w sumie udany. Tak? A dlaczego? Dlatego, że na przykład wyjaśniły się moje sprawy rodzinne, zdrowie, także... Jej się młoda śmieje, czy udany był. No wiesz, był taki, jaki był, no czy ty, a ciebie interesuje teraz nowy rok? Nie, ten obecny, który jeszcze trwa. I jeszcze trwa? Średnio najeżdża. Tak? Pójdzie to na fale? Jak pani przeżyje zgodnie z 10 przykazaniami Bożymi, to będzie zawsze udany. Bo z wszystkim się pani zgodzi. Powie pani, że W małe, moja wola, równa się W duże, wola Boża. Chyba tak, no. A dlaczego? Każdy rok jest jakiś dobry, nie? No, raczej nie. Pan jak uważa? Dla mnie, ja nie narzekam. Dobry był. A dlaczego? Bo był dobry. Był świetnym rokiem. A dlaczego? Bo było kilka momentów w moim życiu, które naprawdę były świetne. Także były naprawdę super. Bardzo dobrym. A dlaczego? Po prostu był dobry. No i jeszcze jest, ale czy był udany? Na szybko trudno powiedzieć. Na pewno bardzo się działo, przynajmniej w moim życiu i mojej rodziny. Ale w sumie chyba nie tak źle. Średnio najeżdża. To, wiesz, to tak, nie zły, nie dobry. Bo to stare przysłowie, że raz jedziesz na wozie, a drugi raz pod wozem. Wiesz o co chodzi? Rozumiesz mnie? No. A czy nowy będzie, jaki będzie, to wiesz, to jest nie wiadomo. Czy był dobrym rokiem? No nie był zły. Dużo nowości w moim życiu i tak dalej. Dziecko mi się urodziło, także myślę, że był dobrym rokiem. Tak. A dlaczego? A urodził nam się dzidziuś mały. Chodź, Maj. A czego pan sobie życzy na ten nadchodzący rok? Żeby wszystkie dzieci były zdrowe, tak? I rosły. Żyjemy, nic nas nie potrąciło, także wszystko jest dobrze, jak widać na załączonym obrazku. Brzuszek jeszcze cały czas mały, nie jest taki wielki, więc no, nie mamy się czym przejmować. Na ten nowy rok. Przede wszystkim czego mówię? Ja mówię o sobie, zdrowia, a pieniądze, jeżeli będziesz zdrowy i jakoś będziesz kołysał się, to będziesz żył. Więcej siły do nauki w szkole, tak. Żeby był lepszy niż ten, spokojniejszy i bez żadnych wydarzeń przykrych. Żeby było dużo kasy. Zdrowia. Żeby mnie pozytywne takie jakieś myślenie nie opuszczało i żebym... Żeby nie był tylko gorszy od tego, który był. A żeby było tak jak w 2013. Nic więcej. Polakom przede wszystkim dużo zdrowia i pracy tutaj na miejscu. Żeby nie musieli emigrować za chlebem po całej Europie, powiedzmy. Żeby byli razem, żeby tworzyli razem rodzinę tu. Szczęście i dużo. Więcej, no żeby wszyscy chodzili szczęśliwi i uśmiechnięci i dla innych. W nowym roku dobrych ocen w szkole. No żeby było jak najmniej takich napisów beznadziejnych, jak tutaj pani widzi, tak, na blokach. Jako stary kibic Sieradzkiej Warty, no powiem szczerze, że nie podoba mi się, że są ludzie, którzy malują takie napisy typu Sieradzka Warta, tak, i niszczą nasze miasto, tak. I my, reprezentując portal Siewie TV, życzymy państwu, aby to wszystko się spełniło.